Dlaczego oglądasz teraz ten materiał? Zapewne chcesz podnieść swoją pewność siebie na wyższy poziom. Albo po prostu wiesz, jak ważnym aspektem osiągnięcia sukcesu jest właśnie pewność siebie. Jeśli chcesz poznać 5 niesamowitych wskazówek, jak poprawić swoją pewność siebie, usiądź wygodnie i oglądaj uważnie, proszę Cię, do samego końca tego materiału. Jesteś gotowy? Lecimy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny się kłania. Kolejny odcinek Mentalnej Ligi Mistrzów. Dzisiaj niezwykle ważny temat, ponieważ dzisiaj poznasz 5 niesamowitych wskazówek, jak poprawić swoją pewność siebie na boisku i poza nim. Dlatego zaczynamy już od razu z grubej rury, startujemy z pierwszą, najważniejszą wskazówką. Jesteś gotowy? Wskazówka numer 1. Twoja postawa i Twoja sylwetka. Niezwykle istotną kwestią a propos budowania pewności siebie jest to, jak ludzie Cię odbierają. A propos tego, czy masz wypiętą klatę do przodu, czy może jesteś zgarbiony. Ponieważ chcę, żebyś wiedział, że gdy Twoja klatka piersiowa jest wypięta do przodu, gdy masz lekko podniesioną głowę do góry, Twój poziom testosteronu, czyli hormonu męskości, tego, że jesteś mega pewny siebie, wznosi się aż o 20%. Natomiast gdy przybierasz pozycję zamkniętą, Twoja klatka piersiowa się zamyka, masz pochylone czoło, rośnie poziom Twojego kortyzolu w organizmie, czyli hormonu stresu, tego, że się czujesz beznadziejnie, aż o 20%. Czyli zobacz, zestawiając to w bardzo uproszczonym schemacie, jest aż różnica 40% pod kątem pewności siebie lub jej braku. Dlatego od dzisiaj mega pewna siebie u Ciebie postawa, klata wypięta do przodu, głowa lekko podniesiona do góry. Niby takie oczywiste, natomiast zobacz, jak często na przestrzeni każdego jednego dnia zaczynasz się garbić, Twoja postawa jest lekko pochylona. Wtedy od razu z pozycji Twoich hormonów, z pozycji Twojego ciała będziesz się czuł dużo mniej pewny siebie. Dlatego wystarczy zmienić sylwetkę, zmienić postawę, od razu będziesz czuł się bardziej pewny siebie. Wskazówka numer 2. Przybijanie piątki. Kurde, ktoś może powiedzieć, że co to niby ma wspólnego z pewnością siebie. Natomiast już zaraz Ci udowodnię, jak to jest istotne w budowaniu Twojej pewności siebie. Popatrz, będąc piłkarzem, cały czas sklejasz z kimś pionę. Czy to z kumplami z drużyny, czy to z trenerami, czy to się witasz. Obojętnie co by to nie było, ma to ogromny wpływ na Twoją pewność siebie. Dlaczego? Też grałem w piłę bardzo długi czas. Byłem kapitanem w juniorach Wisły Kraków. Wiem, jak to wygląda bardzo dobrze. I teraz zobacz, gdy przychodzisz do szatni i witasz się z kumplami i dajesz przysłowiowe śledzie, nikt nie będzie miał do Ciebie respektu, nikt nie będzie miał do Ciebie szacunku. Natomiast gdy witasz się, czy to z kumplami z drużyny, czy z kimkolwiek i skleisz mega mocną pionę i spojrzysz prosto w oczy, to jest od razu całkiem inny odbiór Ciebie jako osoby. Wtedy wszyscy wiedzą, o kurde, ten gość jest pewny siebie. I teraz zobacz, gdy witasz się z trenerem w szatni, to nie jakaś lekka rączka i wzrok skierowany w dół, tylko mega mocna łapa i patrzysz trenerowi prosto w oczy. Dokładnie tak samo, jak z kimkolwiek się witasz. I teraz mega, mega ważny case dla Ciebie. Gdy przed meczem zawsze jest przywitanie zespołów, to dokładnie tak samo zastosuj to tutaj. Nie ma lekkich klepanek, rączki, tylko z każdym zawodnikiem z drużyny przeciwnej ma być mega mocna piona. Za każdym razem. Gość, jak przebije z Tobą pionę, to ma pomyśleć, kurde, ała, z tym gościem nie chcę rywalizować na boisku. Taka ma być opinia o Tobie. I teraz skup się na tym, bo to jest cholernie istotna kwestia a propos budowania pewności siebie. Wskazówka numer 3. Twój sposób mówienia. Zobacz. To, w jaki sposób się wypowiadasz, w jaki sposób mówisz do innych, jest obrazem Ciebie, czy jesteś pewną siebie osobą, czy też nie. Wiem, o czym mówię, ponieważ w bardzo młodzieńczych latach miałem niesłychany problem z wysławianiem się i z tym, że ogromnie sepleniłem. Było cały czas coś takiego, że potrafiłem mówić niczym, wiesz, jakbym wyrzucał ślinę niczym wąż ogrodowy. Cały czas było, przepraszam, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co kaman. Dziś, poprzez trening głosu, wiem, że bardzo, bardzo wyniosłem to na dużo wyższy poziom. I teraz zrozum. Gdy masz ton swojego głosu, niczym pewny siebie gość,
od razu całkiem inaczej ludzie Cię będą traktować. Natomiast gdybyś cały czas mówił, nie wiem, jak cicha myszka, nikt nie będzie traktował Cię na poważnie. Dlatego skup się na tym, żeby Twój głos był taki, jaki tego pragniesz, jaki chcesz. Dlatego trenuj nad nim i cały czas staraj się go podnosić na najwyższy możliwy poziom. Gdy będziesz mówił jako pewny siebie zawodnik, dokładnie tak samo będą Cię traktować i będą mieli do Ciebie respekt. Wskazówka numer 4. Zostań aktorem. Jest takie niesamowite powiedzenie, z którego korzystają często Amerykanie. Fake it till you make it. Udawaj, aż stanie się to prawdą. Zobacz. Zapewne dużo już rzeczy słyszałeś na temat pewności siebie. W Twojej podświadomości to już się zagnieździło, to tam jest. Wiesz, co robić, żeby być pewnym siebie. Już poznałeś kilka wskazówek. Zacznij pokazywać siebie jako pewną siebie osobę. Bądź tą pewną siebie osobą, graj niczym aktor na deskach teatru. Twój umysł odbierze to jako fakt, będzie starał się do tego dążyć cały czas. Jeśli Ty grasz pewną siebie osobę, tak samo potem będą odbierać Cię inni. A to, co najważniejsze, Twój umysł zacznie Ciebie odbierać, kurde, ten gość faktycznie jest pewny siebie. I stanie się dla Ciebie to normalką, takim absolutnym automatem. Dlatego staraj się cały czas pokazywać siebie jako mega pewną siebie osobę. Dzięki temu gwarantuję Ci, inni odbiorą to dokładnie tak samo. Dlatego to jest tak istotne. Wskazówka numer 5. Zacznij trenować swoją pewność siebie. Zobacz. Patrz, ile godzin czasu w swoim życiu przeznaczyłeś na trening piłki nożnej. Popatrz, ile czasu przeznaczyłeś na trening czy to motoryki, czy ćwiczeń, które wzmacniają Twoje ciało. Bez względu na to, ile czasu na to przeznaczyłeś, ten czas, cholera jasna, był w to zainwestowany. Jeśli masz dziś problem z pewnością siebie, to nie dziw się temu, bo nigdy w życiu nie trenowałeś pewności siebie. Pewność siebie jest normalną rzeczą, której możesz się nauczyć, którą możesz wytrenować. Jak każdą inną dziedzinę na świecie, wszystkiego można się nauczyć. I teraz, jeśli do tej pory nie trenowałeś pewności siebie, chcę Ci pokazać, jak to robić. Bowiem trening pewności siebie jest kluczem do odniesienia sukcesu. I teraz zobacz. Chcę podzielić się z Tobą niesamowitą rzeczą, którą właśnie stworzyłem dlatego, żeby inni mogli również być pewni siebie. Stąd właśnie projekt You Are Awesome. Bo wiem, że zasługujemy na to, żeby być pewni siebie i wierzyć w samego siebie. Dlatego z mojej misji pomocy zawodnikom stworzyłem niesamowitą książkę You Are Awesome. Trening mentalny z pewności siebie. Której celem jest to, abyś wyszedł na najwyższy możliwy poziom swojej pewności siebie. Przez swoje młodzieńcze lata miałem mega duży problem z moim otoczeniem. Wszyscy mnie hejtowali, wszyscy mi dogryzali. Musiałem wypracować swoje schematy, jak radzić sobie z takim otoczeniem i trudnymi sytuacjami, które mnie czekały. Przeczytałem masę książek na temat pewności siebie. I wszystkie najważniejsze informacje zamieściłem właśnie tutaj, żeby pomóc Ci przekazać wiedzę na temat pewności siebie w mega prosty sposób. Jak trenować swoją pewność siebie? Ano właśnie. Nie interesuje mnie samo przekazywanie wiedzy. Chcę, żebyś każdego jednego dnia wykonywał trening indywidualny z pewności siebie. W tej książce jest 31 rozdziałów na temat pewności siebie. Każdy jeden dzień może być jednym rozdziałem. Wtedy po każdym rozdziale, jak sam zobaczysz, w każdym rozdziale masz jakiś rozdział i po nim masz ćwiczenie, które służy od razu wprowadzeniu w życie wiedzy z tej książki. Nie interesuje mnie to, żebyś wiedział. Chcę, abyś był pewny siebie. Chcę, abyś mógł wprowadzać to do życia. Dlatego jest to dla mnie tak istotne. To, ile wartości może wnieść ta książka do Twojego życia, jestem w stanie Ci zagwarantować. Jeśli rzetelnie wypełnisz 31 dni i po prostu przejdziesz ten trening pewności siebie, po miesiącu gwarantuję Ci, że Twoja pewność siebie wyjdzie na najwyższy możliwy poziom. Jestem tego dowodem. Czy jestem pewny siebie? Oczywiście, że tak. Bo znam wskazówki, znam rzeczy, jak to wprowadzać w życie. I to Ci chcę przekazywać. Chcę, żebyś wiedział, że inwestycja w tą książkę, która kosztuje 50 zł, jest nieporównywalna do tego, ile możesz osiągnąć, gdy zaczniesz być pewny siebie na boisku i poza nim. Chcę, żebyś też wiedział, że niesamowitą informację mam dla Ciebie, bo od teraz wszystkie książki na mojej stronie antonimielecki.com jest możliwość zapłaty kurierowi przy odbiorze w gotówce. Także możesz spokojnie zamówić tą książkę, nie musisz za nią płacić. Dopiero podczas odbioru kurierowi spokojnie możesz zapłacić gotówką, bo wiem, jakie to jest duże ułatwienie czasem dla ludzi. Dlatego specjalnie wychodzę tak samo tutaj naprzeciw.
Również chcę Ci przypomnieć, że do końca sierpnia trwa niesamowity konkurs, w którym są do wygrania nagrody o wartości 3,5 tysiąca złotych. Między innymi treningi mentalne ze mną, nowe profesjonalne korki piłkarskie i tak samo piłka, replika meczowa Ligi Mistrzów. Dlatego super, wystarczy co zrobić? Wystarczy zrobić zdjęcie z jedną z moich książek. Może nawet to będzie Warosom. A serdecznie Cię zachęcam do tego, bo uwierz mi, że będzie warto. Dlatego jeśli chcesz wyjść na wyższy poziom pewności siebie, serdecznie Cię zachęcam, działaj, podejmij decyzję. To może być dzień, który zmieni Twoje życie. You are awesome. Wskakuj i zabieraj się do działania. Twoja pewność siebie wyjdzie na najwyższy poziom. Dlatego serdecznie Cię do tego zachęcam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz Mentalnej Ligi Mistrzów, pamiętaj, zostaw subskrypcję, a jeśli subskrybujesz, pamiętaj o ustawieniu dzwonka. Zostawcie łapki w górę i udostępnijcie ten materiał. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Nie mogę się doczekać już kolejnego odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów i widzimy się jak najszybciej. Trzymajcie się, lecimy po marzenia! Liga Mistrzów czeka! Cześć!